Jeden z ewangelizatorów opowiadał, dawał świadectwo o pewnym misjonarzu, który pojechał do Chin. Tam do kościoła podziemnego, gdzie kościół jest w ukryciu, bo są potężne restrykcje państwowe. Chrześcijanie są brani do więzienia, torturowani, niektórzy zabijani. I kościół musi żyć w największym ukryciu. I ten misjonarz, kiedy jakiś czas spędzał w tym kościele podziemnym, w tym kościele ukryciu, zapytał, czy dzieją się u was jakieś cuda? I ci prości ludzie, wieśniacy, słuchajcie, mówią, tak, dzieją się u nas cuda. Zwyczajne i nadzwyczajne. I ten misjonarz się pyta, zwyczajne to jakie? No, chorzy są uzdrawiani, niewidomi odzyskują wzrok. Ci, którzy nie słyszą, zaczynają słyszeć. Nawet są wskrzeszenia zmarłych. I ten misjonarz mówi, to jak i czym są cuda nadzwyczajne? I oni mówią tak, nadzwyczajne to kiedy na przykład spotykamy się na modlitwie poza wioską. Wioska, która jest patrolowana przez wojsko i policję. I zaczynamy modlić się, pieczętując we krwi Jezusa nas, nas Kościół i tą drogę na miejsce modlitwy. I wychodzimy z naszych domów, idziemy na miejsce modlitwy i mijamy patrole wojskowe i policyjne i one nas nie widzą, bo jesteśmy niewidzialni. Dochodzimy na miejsce modlitwy, modlimy się i wracamy niewidzialni, ukryci we krwi Jezusa do naszych domów. I policja i wojsko nas nie widzą. To jest wiara. Rozumiecie? To jest wiara. I tak będzie funkcjonował Kościół w ukryciu. Kiedy będzie prześladowany przez bestię, przez smoka, przez antychrysta. Na tym poziomie wiary. I musimy robić wielkie kroki wiary, żeby osiągać stopień takiego zaufania Bogu. To nie intelektualiści, nie racjonaliści, nie ci, co przez szkiełko i oko badają sakramenty, badają Kościół, badają religię. To prości ludzie, jak dzieci. Jak dzieci ufają całkowicie Bogu. I Bóg czyni dla nich niesamowite cuda. Dlatego nie dziwmy się, że Jezus powiedział, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jak dzieci. Mój Ojcze, uwielbiam Cię, wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom, naiwnym dzieciom, a zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi według ducha tego świata. O, jaka to jest prawda dzisiaj. Jaka prawda. Ileż teologicznych głów i mądrali teologicznych z tytułami doktorskimi i habilitowanymi zna Boga tylko z wiedzy, a nie z doświadczenia. I powtarza się dramat Sanhedrynu. Dramat hierarchii. Facetów, którzy 5 razy dziennie się modlili, 2 razy w tygodniu pościli, znali na pamięć Pismo Święte. A Jezus im mówi, nie znacie mocy słowa, które o mnie mówi. Czytacie codziennie Boże Słowo, ale nie znacie Bożej mocy. O, jak to jest bardzo uderzające dla mnie jako kapłana. I cały czas słyszę w swoim sercu. Musi stać się jak dziecko. I zaufać mi bezgranicznie, żeby zobaczyć cuda, które dla Ciebie przygotowałem.